kolejnym odcinku 100 pytań do. Czas na kolejne pytania od Was i czas na losowanie. Pani. Czy według Was ustanowienie odgórnego prawa regulującego sprawy sąsiedzkie byłoby dobrym rozwiązaniem na spory? Moim zdaniem nie, ponieważ zależnie od tego, gdzie się znajdujemy, jakie jest sąsiedztwo, jacy są sąsiedzi, to myślę, że inaczej powinniśmy traktować jakieś takie starsze osiedla, gdzie zamieszkują starsi ludzie, niż takie nowe osiedla z młodymi parami, no czy też gdzieś tam dzielnice studenckie. A czy nie uważasz, że taki arbitraż zero-jedynkowy nie wprowadzałby pewnego uporządkowania sytuacji, które dzisiaj są takie, a w jednej sytuacji no mogłoby to być, w drugiej nie. Takie sztywne prawo, 0-1. Uważasz, że nie byłoby z jednej strony w przypadku, nie wiem, no dużych kłótni, nie byłoby pewnego rodzaju takim prostym dokumentem, który mówi, że to jest dobre, a to jest złe. Bo w ten sposób mamy takie dogadywanie. Bo ja uważam, że rzeczywiście takiego prawa nie powinno być jako takiego, bo stosunki sąsiedzkie to jest trochę jak ze znajomością, tak? Możemy kogoś lubić, nie lubić, ale musimy się wzajemnie szanować. Natomiast czy w przypadku właśnie takich zerojedynkowego przepisu nie byłoby wtedy jakichś niedomówień, które dzisiaj występują? Możliwe, że tak. Myślę, że niedomówienia tak czy tak by były. No właśnie, no, może być racja. Aczkolwiek no, interpretacja tego prawa też by była pewnie różna. No trzeba było dobrze dopracować te prawo, to masz rację. No ale rzeczywiście jest to pewien problem, te stosunki sąsiedzkie, ale czy ustanowienie takiego jednego prawa byłoby rozwiązaniem? Pewnie nie do końca. Dobra, zacznijmy w praktyce. Dobra, czas na kolejne pytanie. Czy uważacie, że w przyszłości w ogóle odejdzie się od użytkowania betonu do budowy i przejdzie się na drewno, stal lub inne lżejsze materiały? Bardzo prawdopodobne, że się odejdzie od betonu do budowy, ponieważ teraz, aby przyspieszyć budowę, często używa się też gotowych komponentów. No więc jest to jakaś metoda przyszłościowa. Dokładnie, należy pamiętać, że w dalszej trochę świadomości no, ten beton jako podstawowy materiał, taki budulec budowlany, natomiast no, technologie, tak jak wszystko poszło do przodu i dzisiaj nikogo już nie dziwi budowa domów w kilka dni. Tak samo już nie jesteśmy tak bardzo uprzedzeni do domów z drewna czy jakichś prefabrykatów, tak więc przyszłość tak naprawdę determinuje dwie rzeczy, czyli to za ile wybudujemy i to jak szybko wybudujemy. Jeżeli te materiały inne pozwolą robić to szybciej, no to mówiąc kolokwialnie, czemu nie. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień.